No, w naszej historii pierwszy mecz taki z dziennikarzami reprezentującymi Polskę. Ogólnie cała nasza, że tak powiem, kariera piłkarska no jest dosyć długa faktycznie, jak pan wspomniał. W zasadzie, jakby sięgnąć historii, no to lata 70. nasi profesorowie, nauczyciele grali w piłkę. Potem gdzieś to przekazywali z pokolenia na pokolenie, ale tak naprawdę Medyk Zabrze jako nazwa medyka powstał w połowie lat, w drugiej połowie lat 90. Poproszę bardzo, zabrzańscy medycy, drużyna utytułowana, jeżeli chodzi o... Utytułowana, tak. Ale dziś nie lada wyzwanie, bo po pierwsze gracie na arenie Zabrze, stadionie imienia Ernesta Pola, no a po drugie waszym rywalem będzie uznana również drużyna dziennikarzy. No miejmy nadzieję, że nie będą nam się pętać nogi ze strachu. Stadion piękny. Pierwszy raz na takiej murawie większość z nas gra. Natomiast, no, jesteśmy wielokrotnymi mistrzami Polski. Stawaliśmy na podium Mistrzostw Świata, więc spodziewamy się dobrego rezultatu dla nas. No i tutaj herb na koszulce również zobowiązuje dzisiaj. Dokładnie tak, dokładnie. Nie dorównamy pewnie nigdy Górnikowi, ale podążamy tropem sukcesów. Dzięki i powodzenia. Dziękuję bardzo, dzięki. Zrealizowały się moje marzenia. Zawsze chciałem, żeby moi koledzy tutaj razem ze mną przyjechali i rozegrali mecz na tym właśnie stadionie. Pamiętam, kiedy przywiozłem tutaj drużynę TVN-u. Jeszcze przy starym stadionie tu graliśmy przed mecz, gdzie Górnik Zabrze zmierzył się z Zagłębiem w Sosnowiec. Później graliśmy rewanż, bo ten pierwszy mecz był dla nas, rewanż już dla drużyny gospodarzy, a dzisiaj trzeci mecz. I cieszę się, że pogoda jest dobra, że dobre są tutaj nastroje i że stworzymy fajne widowisko. Panie Tomaszu, prognozę przewiduje pan, prognozuje, zawsze bezbłędnie, a co do wyniku meczu? Wygra ten, kto strzeli więcej bramek. Dziękuję bardzo, powodzenia. Na tym stadionie brameczek czasy, tak. wiele pięknych udało się strzelić. Serducho się raduje, jak tutaj się wraca. Wspaniały czas spędzony w Zabrzu. Tylko ta stara trybuna została. Niestety nie dane mi było grać tutaj przy tak pięknym stadionie. Oczywiście byłem na tym stadionie, prowadząc zespół, już nie pamiętam. Na pewno z Jagiellonią graliśmy, gdzie mój syn tutaj strzelił bramkę do debiutancką w Ekstraklasie. Także same mi jest wspomnienie. Do powodzenia. Grzegorz, ty tutaj między słupkami miałeś okazję już stać na arenie zabrzańskiej nieraz, no ale pierwszy raz podczas meczu, jak wrażenia? Wrażenia kapitalne, dokładnie. Arenę znam jak własną kieszeń. Specjalnie wziąłem tę bramkę, bo tutaj zwykle kręcimy turbokozaka. Chyba raz było tam, tak czy owak, stadion fantastyczny, czy ta, czy tamta bramka. Nic, tylko grać. Yeah.
Robert Wolniewicz, dziś dwie brameczki, no jak wrażenia? Bardzo fajnie, w porządku, super atmosfera, kibice na stadionie, także chyba pierwszy raz mam okazję zagrać na nowym stadionie tutaj, nie? Wcześniej w barwach rezerw Górnika bywało, że tu się grało, ale to jeszcze na starym stadionie, teraz na nowym jeszcze nie, także super wrażenia. No wynik to, no, wskazuje na takie bezdyskusyjne zwycięstwo, no ale chyba jednak aż tak łatwo nie było. Nie, no jasne, było trochę biegania. Szczególnie, że już dzisiaj rano zagrałem jeden mecz, wygraliśmy w barwach Śląska Świętochowice, teraz z Zagłębiem 2 Sosnowiec. Spotkałem byłego pracownika Górnika Zabrze, Jerzego Muchę. Też serdecznie pozdrawiam. I co, no, było co biegać, super, super zawodnicy i nasi, i drużyny przeciwnej, także bardzo zadowolony jestem z meczu i z wysiłku.